Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dziś chciałbym wam opowiedzieć o tygrysie. Dokładnie o rysiu euroazjatyckim, który jest gatunkiem bliskim zagrożenia wyginięciem. Mały z tych kociaków. Poza tym, że nie wiem, czy wiecie, że każdy z nas w domu ma lub miał swojego tygrysa. Ja mam tutaj swojego rysia. Tak. Takiego małego rysia. Tak. Taki mały ryś. No, żartowałem, to jest kotek. Ale koty są kuzynami, dalekimi kuzynami właśnie tygrysów, rysiów i innych drapieżnych kotów. Tak więc przechodzimy do tematu. Ryś euroazjatycki jest pod ścisłą ochroną czynną, czyli jest czynna ochrona. Co do rysi, otóż już swojego czasu nagrałem filmik, w którym właśnie poruszyłem temat tego, że jeden z myśliwych zabił rysia, oskurował go dla trofeum, takim jak łapy, skóra, łeb, ogon. To są bardzo drogie tropea, piękne, ale drogie i przede wszystkim nielegalne. Sorry. Ciało rysia jest długości od 80 do 130 cm. Wysokość w kłębie od 60 do 75 km. Waga od 18 do 25. To są wymiary rysia. Czym się żywią? Rysie żywią się wyłącznie pokarmami zwierzęcymi. Polują przeważnie na sarny, rzadko na jelenie. No wiadomo. Czekajcie, otworzę kotu tylko łazienkę. Dlaczego nie poluję na jelenie? Sorry. Jesteśmy się na siebie, panie? No wiadomo. Poroże jelenia mogłoby zadać bardzo silne rany. Tak samo rysie nie polują na duże dziki. Polują na młode dziki. Młode, bezbronne dziki. Również rudymi nie pogardzą, czyli wiewiórkami. Kuny, zające, gryzonie, ptaki leśne, ale również żywią się padliną. Czyli to nie tylko taki drapieżnik, ale też taka typowa sprzątaczka, która zjada padłą zwierzynę w lesie. Kurczę, że jest pani się dziwanie. Sorry, naprawdę. Trochę dzisiaj męczący dzień był. Słuchajcie, rysie żyją samotnie. Są
i przede wszystkim są bardzo terytorialne. Dbają o swoje terytorium, choć niekiedy te ich terytoria są bardzo rozległe. I tutaj jest, słuchajcie, duża różnica między terytorium samicy a samca. Ze względu chociażby na młode. Terytorium samicy to jest do 150 km kwadratowych. Sporo. Zaś terytorium samca to nawet 350 km kwadratowych. No to mniej więcej tyle, co żeby wam to zobrazić, to jest mniej więcej tyle, co z Krakowa do Warszawy, ale nie autostradą. Coś miałczy, miałczy maluch i teraz będzie sobie ze mnie drobinę robić. No co? Także no, to spory teren łowiecki jak dla samca, jak 350 km. Chodź tutaj. Bądź grzeczna. Bądź grzeczna. Słuchajcie, samce z samicami kontaktują się tylko podczas kilkudniowych godów. A gody przypadają od stycznia do marca. Ryś nigdy nie poluje frontalnie, tylko z przyczajki. Rysie najczęściej polują z podchodu, pod osłoną zwalonych drzew. Chodzi w tym wszystkim o element zaskoczenia. Ofiara się nie spodziewa. No chodź tutaj, siedź. I wtedy jest przede wszystkim mniej widoczny i łatwiej mu upolować zwierzynę. No to by było na tyle tych prawdziwych rysiów. A tu jest taka rysiuwa. Taka mała, znajda. Daleki kuzyn właśnie tygrysa, lwa, rysia, to nasze koty. To są właśnie nasze koty. Miniaturowe właśnie rysie lub tygrysy. Jeśli wam się spodobał ten filmik, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. A nawet w komentarzu napiszcie ryś, a postaram się wam przypiąć serduszko. I słuchajcie, do zobaczenia w następnym odcinku, jeśli wam się spodoba.